No witam bardzo serdecznie. Pan Discord postanowił nam zrobić jakiegoś psikusa i nie działa. No ale mam nadzieję, że tutaj na YouTubie uda nam się jakoś w miarę porozumieć. Jak tam? Czy wszystko działa? Czy słychać mnie? Czy słychać grę? Czy słychać stękanie? Bo to coś mi się nie ten. Aha, dobra. No okej, to poczekamy chwilę, bo widzę, że tylko na razie jest jedna osoba. To poczekamy, ja wczytam tylko save'a i poczekamy tak dwie minutki. No, ustawiłem PL. Język, co by dla osób, które troszkę tam słabiej ogarniają English, było lepiej. No tak troszkę średnio pamiętam, co myśmy robili ostatnio. Także będę musiał. Tą rękę mamy, szczypce. Jakąś baterię. Nóż, to shotguna, amunicji całkiem sporo. Muszę zerknąć, gdzie to myśmy byli ostatnio. Tu jest zamknięte, tak? Trefl. To ja wiem, że strzeliłem, tak, tylko że gdzie my dzisiaj mamy iść? Pokój z depozytami, tam depozytami. Tam na razie nie. Tu jest zamknięte, nie? Jak tędy przebiegaliśmy, to tu było zamknięte. Z tego co pamiętam, zobaczmy drugie pięterko. Tu był safe, ale do niego kodu nie mamy. Rzeźba, tu zabraliśmy rękę, to pamiętam. Gniazdo korby, tylko że korby nie mamy. Okej, dobra. Wejście ewakuacyjne. Nie możemy dostać się na dach właśnie w ten sposób. Na prysznicę. Zamek tarczowy, nie pamiętam tego. A, książkę. No dobra. No witam pan S. Nie chcę zapisywać, tylko. Dobra. No to dobra, no i to. To cóż, no to witam wszystkich jeszcze raz. Teraz już oficjalnie. Na powrocie do Resident Evil 2. No zobaczymy, co nas tam dzisiaj czeka. To wschodnie biuro, tu byliśmy, na drugim pięterku. Rzeźba cesarza, tam to była ta ręka, sejf jest zamknięty. No dobra, no to idziemy. Na pięterko. Co my tu mamy? Tutaj mamy ten safe, ale nie mamy do niego kodu. Trzymany w dłoni. To jakby włożyć do tej ręki, kurwa, tej rzeźby. To tutaj było, nie? Zobaczymy, co się stanie. Czy mogę teraz... Ha! A jednak. No dobra. Okej.
cholera. Berło. Czyżby berło nam usłużyło jako ten... Aha, okej, okay, obejrzyj przedmiot, dobra. O, czerwony klejnot. Tylko do czego nam ten klejnot może się przydać? Jaką kartkę? Z jakiego stolika? A, tu. O, do tych. Rubin, który oczarował Edwarda, zwanego Czarnym Księciem. Perła, która przywiodła do zguby królową Nilu. Diament, który zaprowadził na szafot królową. Opowieści o niezwykłej fascynacji klejnotami można by mnożyć bez końca. Ten tajemniczy czerwony kamień jest po prostu kolejnym z nich. Tak w przypadku innych klejnotów, nie wiadomo skąd pochodzi. Podobno zdobył kiedyś szkatułę na biżuterię pewnej szlachcianki, a nawet został podarowany mądremu królowi. Tej jesieni kamień od dawna spowity legendą zostanie wystawiony na aukcji, która z pewnością przyciągnie wielu zainteresowanych. Zważ jednak, drogi czytelniku, że warto zachować rozwagę, gdyż cień pięknego przedmiotu skrywa okropności. Ten klejnot zmieniał kochających swych poddanych władców w despotów, straszniejszych od Kaliguli. Działo się tak dlatego, że klejnoty są skąpane we krwi, którą wzburzały swym blaskiem w sercu ludziach, gdziekolwiek się pojawiały. No dobra. Gdzie by go wpierdolić? Zobaczmy tutaj, gdzie to było... ta karta, ale ta karta z tym? Weapons locker. Klucz do schowka z bronią. A gdzie był schowek z bronią? Tutaj jest wyjście... Najciekawsze jest to, panie Mefek, że ukryło twoją wiedzą. Musiałem kliknąć. Śmieszne. Śmieszna cenzura. Dobra, zobaczmy. Biblioteka, tu byliśmy. Zbrojownia. Pewnie tutaj w zbrojowni pewnie musimy iść. Co na trzecim piętrze? Zachodni magazyn, tu byliśmy. Barykada jest tam zamknięta, musimy zrobić ten klucz. No dobra. Chyba, że tu. Tak mi dla szafek, schowek z bronią. Tak zrobimy. O, jak ocenzurujesz, dajesz 2-0, to tak, to działa. Tak się będę przepychał między tymi lokacjami, co zrania. W tej z powrotem. No to wio. Tutaj, nie? Przez biuro i tutaj, dobra. Tu chyba wszystkie zombiaki zabiłem, nie? Tak. Wszystkie sobie śpilkają. No, ocenzurowało to. Nie, tego śmiecia tu zamknąłem wtedy. Mój Boże. A nie ma go. Chyba zdespawnował się. A nie, jest. Już myślałem, że się despawnują. Niech się obróci, jebaniec. Pip, pip. O cholera. Give me that, give me that, give me that. Dobra, tylko zrobimy tak, że... Ale jak chcę, nie chcę na czwórkę. Aha, rozumiem. Czego nie mogę tego przenieść tutaj? Chciałbym na jedynkę. No
Teraz shotguna to tak. Dlaczego czwórkę? A, dobra, okej. Mam. Okej. Gitara. Gituwa. Sala odpraw. No to lecimy do sali odpraw. Dobrze idę? Źle. Gdzie to jest? Tu jest zamknięte, tak? Tak. Czyli tu. A nie, tam chyba trzeba naokoło, z tego co pamiętam. Przy tą szybę skoczyć, no. O, nie tu jednak. Przez recepcję, dobra. O chuj. Straszyłem się. To sro. Speedrunujemy to, boys. Dobra. Czyli tak, tutaj, tu jest zamknięte. A mamy chyba klucz z treflem, nie? Nie, nie mamy. Zróbmy tak. Dobra. Dobra, może się kurwa nie uruchomią te pedały tu. O Jezu! Dobra, peace out, mate. A, nie mam jeszcze, dobra. Czy treflem? No, jak tam to jest figura, nie? Jak to zauważył. Kurwa, dużo ich tu. Crap. Niepokojący. No już ty co? Został moją nogę. I zafiowałem. Tak. Dobry początek. Całą chmarą umarlaków, czyli muszę wszystko zrobić od nowa, tak? Aaaa, crap. Pamiętajcie, dzieci, zawsze sprzywujemy często, bo potem całe 15 minut psów w dupę. Ciekawe, gdzie pan C. Teraz mogę monitorować, mam podgląd. Dobra, pisownej. Kurwa, książki nie wziąłem. Będzie szybciej. O! Powiadomienie na Discorda, czyli działa? Czyżby? Ale tylko powiadomienie zadziałało, niestety. Nie działa normalnie Discord, niestety. Nadal. Dobra. Lecimy w takim razie dalej. Hopla, hopla na górkę. Czy granie jest za głośno, czy dźwięk jest w porządku? Bo ja to za bardzo nie mam jak sprawdzić. Także jakby coś tam się działo, to mówcie. To już wiem mniej więcej o co chodzi, to szybciutko tam do...
Polecimy szybko zrobić to, mam zrobić. Dobra. Szybki Leon, zwinny. Niczym żmijka. Robimy save'a, oczywiście. Nie chcę dopuścić znowu do błędu. Dobra. Idziemy tutaj. Po shotgunka znowu. Speedrun. Daj dla mnie shotguna. Dobra, teraz tak, połącz z tym. Delikatny inventory management. Okej. Przeładujemy shotguna. Wracamy tam, robimy save'a i lecimy do pokoju za archiwum. Czy te zombie tu śpią? Był tu jeden wcześniej, nie? O, tam jest. No elo. No dobra, okej. Dobra, szybki. Ten już umarł? Nie, może dalej. Czarnoskóry policjant dalej ojczy. Taktyczny save. A, napiszemy ten. W sumie dużo się nie wydarzyło. Dobra. Do pokoju za archiwum. Dobra. Bo to jest tak, chyba jak się poczeka długo z tym Discordem padniętym, to on się w końcu połączy. Ale to w sumie nie ma sensu, bo te wiadomości tak dochodzą powoli, że... Chyba będę zmuszony tutaj niestety... Użyć, moi drodzy, shotguna. Zobaczymy, jak to strzela. Cudownie. Szkoda trochę amunicji. Stawimy na potem. Bo tu jest ich w chuj. Dobra, gleba. Śmieciu. O, headshot. Dobra. Tu miałem iść? Pewnie nie. Oh my. Gruby. O chuj, drzwi otworzył. A, tu możemy otworzyć, dobra, okej. Urządzenie elektryczne. Co to jest? O, bateria. O, będziemy mogli zdobyć tą. Myślę, że będzie można wyjść teraz do tego. Boże, już się tłuczę. Co to jest? Błyskowy, dobra. Będzie, myślę, że będzie można wysadzić tą figurę na górze, znaczy koło tej figury, żeby zrobić. A pan, przepraszam, pan co tu szuka? O!
Halo. Co to było jeszcze? Coś pominąłem? A zielone zioło. O cholera. Musimy je zdobyć. Gdzie ono było? Gdzieś tu. A, ale tu jest, dobra, widzę. Dobra, to jest leczonko. Tak to pójdzie tutaj. Dobra. Okay. A, to już zrobiło swoje, że spełniło swoje zadanie. Do kosza. Pokój niżej na mapie. No to tutaj idziemy. No dobrze, dobrze. A, to nie tu. Tutaj. Ale klucza nie mamy. Z serduszkiem. Tak zrobimy. Dobra. W tym miejscu jestem. Tutaj. Dobra, czyli tak. Tu jest co? To było? A, zlew w ciemni, dobra. Czyli wracamy do... na główną tą. O, krep. Dobra. Spiszcie, idziemy wypierdolić bombę i... Na razie jako tako idzie. Dobra. Tylko jak tam się szło do trzecie piętro? Drugie piętro. Da pan na bank, tak. Drabinką? A, z biblioteki, dobra. Czyli tak, na pięterko. Chyba. Jak to myśmy tam szli? Z pięterka byśmy byli tutaj, na poczekalnię. Tu jest wszystko pozamykane. Kurwa, nie pamiętam, jak byśmy to robili. Chyba tu, cześć, dołem. Do wyjścia ewakuacyjnego na górę. Albo nie. No nic, dobra, pójdziemy tędy. Dobra, dzięki. Ja potem to sprawdzimy. Bo on, czy to, co mi wysłałeś na PW, to jest potrzebne do fabularnie, czy to jest po prostu, żeby pomogło mi? Bo jak pomogło, to potem to zrobimy. Nie będziemy na razie spieszyć z tym. To podświetliło coś? Pewnie nie tędy. Nie wiem w sumie, czy dobrze idę. Tu jest ten typ. To kółko tylko zabiliśmy. Gdzie, jak się wchodziło do biblioteki? Ja nie wiem, czy nie z dołu czasem. Boże! Ale pocisków poszło w piździec. Zjąłem tylko kółko. To czekajcie, to wczytamy. Czytowanie na ekranie. Dobra. Gdzie była ta biblioteka? Zasrana. Ona jest na... trzecim piętrze? Nie. Jak myśmy, kurwa, tam weszli? Aha. No tak, jak przedem całkiem tą stroną, co trzeba, to... to na pewno. To na pewno mi się uda. Przepraszam pana. Pomylone drzwi. Dobra. Okej. O Jezus Maria.
Gówno żyło. Ten komentarz nie miał nic wspólnego z jego kolorem skóry. O, no i gitara. Jestem tu, gdzie chciałem być. Dobra, spieprzamy. Czyżby to kurwa gówno? To co na reaguje na ten? Mhm, a jak? Oddaj dla mnie medalion. Zacznij do książki. Jaki tam był kod? Pani, łuk i wężyk. Pani. To jest łuk, chyba to. I wąż. O Boże, nie widać. Dobra. Gitara. Super. Ten skąd tu się wziął? Ale przez kraty dostał. O, odstała. Dobra, spiżdżaj. O, fuck, 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 fuck. Dawaj mój nóż. Dobra, ale zabijebałem go. Dobra, udało się. Oho, drzwi zastawione, idziemy naokoło. A wezmę dechę. Mam teraz miejsce. Obsikamy się troszkę, dobra. Okej, okay, dobra, udało się, udało się. Gówno, gówno żyło, ale pokonane. Mógłbyś tam efekt ten napisać do pana C, czy będzie, czy nie? Dobra. Tu jest powrót, tak? Tu co to było w ogóle, że to było? Zamek tarczowy, aha, pewnie zamek kombinacji, dobra. Okej. Okay. Źle nie jest, jest, mamy też amunicji. Shotguna trochę zmarnowałem, ale nie no, trzeba było go pewnie zabić, nie było innej rady. Więc dobra. A w ogóle disco działa w ogóle? Miałem na myśli, że dam na kajocie mu napisać, nie? Na PW czy coś, nie wiem. Bo plusało, że będzie, nie, może coś tam mu, nie wiem, wpadło czy co. Dobra. Lecimy na dół. Chodzi chyba save, nie? Ta maszyna do robienia save'a, to zasejwujemy. Działa Discord już? Aha, dobra, zaraz zobaczę. Jezu, coś kliknęło. Chyba zrobimy save'a taktycznego. Hopla. No czekaj, zerknę. No, u mnie nie, u mnie padaka. Więc wracamy tutaj. Jestem z powrotem na YouTubie. Nie działa dalej. Dobra, no to dobra. Zasejowałem to. Wracamy do głównego pomieszczenia. Tylko ten tu było. Tutaj, nie? Dobra. Tu przez biuro jesteśmy. Dobra.
Tędy, nie? Jezus Maria. Tak, nie ma innego wejścia, musimy tędy iść. O, fuck, 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 fuck. Jezu, muszę przestać mieszkać na spację, bo... Ale go wydupiło. I cudownie, cudownie. Troszkę zmarnowaliśmy zasobów, cholera, ale no... No nie było wyjścia. Znaczy tego zrobić. Zasejwujmy. Dobra, Mefek, jakbyś tam... Chociaż dobra, no dobra, nie będę ci dupy zawracał. Dobra, dajcie mi minutkę. Ja szybki z dwóch. No dobra, już jestem. Tam mignęło mi na Discordzie, że pani C coś pisała, to tam może, nie wiem, zaatakujcie ją na przykład na Snapie czy coś i dajcie znać, że jest, bo może z pani nie wie, że tutaj my działamy, tak? No ale dobra, no nieważne. Hopla. O, otwarte, niemożliwe. So it goes underground. Huh. That's it. That's our way out. Lieutenant Brenna! Marvin! Marvin chyba umarł. It's time to go. Hey, Marvin. O chuj. We need to get you to a hospital right now. No, no, I... Save yourself. On się zmienia w zombie. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together. You just can... It's too late. Don't do it. I tried, Leon. But I couldn't stop. Don't do it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go. Wow. Dobra, zastrzel się, ale pociski mi oddaj. Dobra, panie S, podaj mi tu współrzędny na czacie, jak możesz, znaczy te... O, już za późno. Chyba zesrałem, tak? Bo już się nie można wrócić. No nic, poradzimy sobie bez. Wierzę. Ale w ogóle co to jest? Jakiś tajny centrum dowodzenia? Co to jest? A, nie mamy handle żadnej. Dobra. Poradzimy sobie, jestem BDS-em, poradzimy sobie bez. Bez ulepszeń. To jest, ale to jest ciekawe, bo pewnie potem będzie można otworzyć i tam się pewnie otworzy. To jest jakiś schron, czy co to tutaj jest? Aha, okej, okay, rozumiem, czyli Discord padł przez ten. Aha, dobra, są. Dobra.
Dobra, przeniesiemy nożyk tutaj. To jest tak jakoś, nie? Co to jest? Prostrzelniczy, dobra. Ja czytałem, że tam coś, że to wina Google jest, nie Discorda ta awaria. Deski schowamy z powrotem tu. Jakby połączyć czerwone zioło z tym prochem, to coś się stanie? Ciekawe. No dobra, okej. Tak, taki to jest exclusive. Aha, dobra, no to jak tylko, jak w stanie będzie działać Discord, dajcie znać, tam się przeemigrujemy. To już tego komisja, to wyszliśmy szybko coś. Spodziewałem, że to jeszcze spokojnie będzie, kurwa, tam gameplay, przecież wszędzie nie byliśmy w sumie. No ale dobra. Zejdźmy na dół najpierw. Tam widzę, że są jakieś dalej te pomieszczenia. To spenetrujmy tutaj dół najpierw. Zobaczmy, co tu mamy. Może jakieś ammo się znajdzie. Pewnie już nie. Na loadingach było napisane, że jest bardzo mało. O cholera. Oho, to już widzę, że spanikuję, jak mi zombie ugryzie i nacisnę spację i zmarnuję. Coś trzeba włożyć, co tam jest w środku? Jakiś machine gun, czy? Dobra, będziemy pamiętać o tym. A, i zamknięte, dobra, czyli idziemy na górę. Dobra. Już mi się zaczyna przypominać ten statek z siódemki. I ta cała mordęga. Coś tam łazi. Jak się włącza? Kurwa, bo sobie usunąłem czat z podglądu z telefonu. Jak to włączyć z powrotem? A, dobra, mam. Nie. God damn it, człowiek, trochę technologii się człowiek gubi. A może tak. Dobra, mam. Już jestem z powrotem. W porządku. Lubię te light shafts. Wprawdzie na low są, ale wyglądają super. No dobra, okej. O Jezu, znowu ten strach. Kiedy Mia wyskoczy z tego? Zza silnika. Ethan! Skąd pod posterunkiem jakieś takie, kurwa, kazamaty? Siłownia? Co tu jest? W ogóle nie wygląda podejrzanie. Jakiś kurwa magazyn? Co to? Kotłownia. Tylko po co taka duża kotłownia takim temu? Ale to zamknięte i chuj. Chociaż nie, może przepchnie. Przepchniesz, typie? Przepchniesz. Boże. No dżyj. O. Co to jest? Ja? O Boże, znowu. Jezusie. Thing.
Jezus Maria. Oho, czarny. Fuck off, mate. Czy ja mam to zabić? Czy ja mam tylko strzelać? Gówno się zmutowało. Aha, nie mam nic do leczenia. No to tyle chyba. No nic, dobra, mamy jakiś tam pomysł na to. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że będą. Ale jak jest taka orgia, to troszkę ciężko się na to za górę poszło. Dobra, okej. Okay. Pierwsza śmierć taka, powiedzmy, prawdziwa. Dobrze, że ten, że to jest autosave, to nie trzeba się o Jezu, gdzie ja zbiegłem na sam dół? No dobra, próbujemy jeszcze raz. Czyli tak, w mordę, a potem... Ale tu wielki strzał musiał przyjąć, Boże. No czekajcie, bez dopalacza nie dam rady. Hopla. Pokonamy to ścierwo, czuję to. Jakby tu można było zejść wcześniej. Chociaż może na początku. Póki to jest takie wolne to gówno, to pobiegam, pozbieram te roślinki. Bo on na początku jest dosyć wolny. Aha, dobra, okej. Okay. Przewiniemy, co? Cutscenkę, bo widzieliśmy. Aha, jest, oczywiście. Dobra, mamy jedną. Fuck off, mate. Tu nie ma. Ogólnie mam mapkę przecież. Aha, i tego granatu nie wziąłem. A to jest tutaj. Aha, dobra, okej. Czy w tą stronę, tak? No to obwiniem go dookoła. Zanim się typek uruchomi, to spróbuję zdobyć jeszcze ten. Amunicję i granat. Tutaj gdzieś, nie? Dobra, jest. Okej. Damy to tu. Dobra, okej. Tylko stanę sobie w takim miejscu, żeby mieć drogę ucieczki. O, sorry. Uderzyłem w Majka, także przepraszam.
Fuck. Dobra. Okej, lecimy. Lecimy, fanowie. Dostaw pizdę. Pokaż oko. Cholera, trzepy za łeb. Kurwa z tymi ślepymi zaułkami, no. Come on, big boy. Fuck, nie trafiło. Się mutuje, kwiczy, kurwa, w tle. No, spokojnie, celować. Mhm. Powiedziawszy to, strzeliłem 3 razy w powietrze. Da, pokaż oko. Kurwa, ślepy zaułek. Mój Boże. No for fuck's sake, no. No, zdychaj, kurwa. Jeszcze nie. Czy mi amunicji starczy w tym tempie? Tam się znowu kurwa nie zablokował. Wszystko już znalazłem, tak? No. No, zdychaj. No. We did it. No. Odgłos tego. Goofiego, jak umiera. Wow. Leon, you did it. Tylko szkoda, że wszystko kurwa zmarnowałem, całą amunicję. Somebody's watching me. Dobra, teraz spokojnie, tutaj obiegniemy dookoła to. Może coś tu jeszcze znajdę, ale nie pokazuję na mapce, więc pewnie nie ma nic już. Słabizna. Przy
wszystko zmarnowaliśmy, całe ammo. Ale się udało. Także chociaż tyle. To jest ten pokój, co byliśmy, nie? O, dobra. Dobra, mamy troszkę amunicji. O, jest roślinka, ale poczekamy, bo może będzie jeszcze jedna, to zrobimy sobie lepsze leczonko. Och, Boże, Boże, Boże. No dobra, pierwszy boss pokonany, za drugim razem w sumie. To no, całkiem nieźle. Tam do stacji kontroli paliw. I witam osobę, która się pojawiła. Nie wiem, kto to. Także dobry wieczór. Przepraszam, że dopiero teraz, ale były emocje, była walka. Jak tam disco? Możecie jakiś status? Czy działa? Bo jak będzie działało, to się przełączę na czat. Będzie wygodniej. Ale póki co... I wajchę. Hopla. A jak tam u reszty? Bo... Aha, dobra, to nie ma sensu. Zostajemy tutaj na czacie, jeżeli mogę o to prosić. Bo szkoda się ten przełączać i mordować tam z tym. Jak się bawicie na razie? Czy jest w porządku? Jak jest z dźwiękiem? Czy dobrze mnie słychać? Czy dobrze są FPS-y? Czy wszystko w porządku działa? Bo widzę, że to już 53 minuty, także całkiem nieźle nam idzie. Minęło jak z bata, przynajmniej dla mnie. Posuwamy się cały czas do przodu, jakiś tam progres jest, także myślę, no, jeżeli macie ochotę, to ciśniemy dalej, nie? Dobra, popatrzmy za tymi roślinkami. Proszę tutaj bądź, no. O! O, szmaciury, znaczy torby. No to spoko, w porządku. Coś tu mam w tej skrzynce? Nie mogę otwierać... Nie mogę otworzyć snapa, jeżeli to słyszysz, bo... no... Co tam wykopi 5 powiadomień? Co tu się dzieje? Nie mogę otworzyć snapa, bo zamknie mi czat na transmisji, także... Musisz wybaczyć. No to issues. Save, lecimy dalej. A bo dobra, zobaczmy, co tam ludzie... Dajcie sekundeczkę. Tam się od Janie Pawla. Podłoga. Dobra, to sprawdzone. Jeszcze tylko na mój ulubiony portal do Michała. Dobra, dajcie sekundeczkę i... Dobra, już jestem. Działa ciat, dobra. Ciat check, 1, 2, 1, 2. Dobra. Zastanawiam się, co powoduje spadek FPS-ów, bo jak jesteśmy w takich pomieszczeniach, które wcale nie są jakieś małe, to FPS jest super, nie? Nawet tutaj, jak się wyjdzie, to jest też super, ale jest otwarte pomieszczenie, nie? A jak wyjdziemy do tego holu, myślę, że to chodzi o te reflections. Te odbicia świata, one chyba pożerają po prostu zasoby. Albo to volumetric lightning, nie? Te. Ale nieważne. Jak da się oglądać przyzwoicie, że wam nie klatkuje, bo u mnie troszkę tam czasem piernie, że tak powiem, jeżeli chodzi o wydajność. Snake, here. Aha, filmik. Ale te oczy wyglądają, kurwa. Z kanału. Stąd leony wyszli. Uff. Dipnął mi FPS, ale to przez to, że się ładowało pewnie.
tym bazem pokazuje, czy coś jest tutaj? A nie wiem, czerwone jest, tak? Czyli muszę szukać, jeżeli coś jest tutaj, jakieś zebranie, jakieś przedmioty. Muszę ręcznie znaleźć. Dobra, rozejrzyjmy się. Na spokojnie. $480 na propsie, specjalnie dla ciebie. Co? A to jakiś wilkołak? Nie wiem, czy to słyszeliście, czy granie jest za cicho. A tak jakby coś zawyło, jakby jakiś wilkołak, czyż... Mój Boże, mój Boziu. No dobra. Aby taki wilkołak, czy kurwa? Za dużo Wiedźmina. A, tu coś trzeba wsadzić. Oho, pewnie jakiś bozoj. O nie! O nie, 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 nie. O fu. Nie, tylko niezbudowane psy. Spacja, spacja, spacja. O, ktoś go... Claire? Who is that? Stay sharp. O cholera. Lower it. FBI. O cholera. Ale dupera. Sorry. Thank you. For your help. Surprised you made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Ty, kurwa, ty piaro. I'm not done talking to you. No, witam pana agenta. GRU. Witaj serdecznie. Właśnie zaatakował mnie pies. Zabiłem go. Jakie masz? A ma trochę takie komiksowe oczy jak Scooby-Doo. Tak, a ty mu pożałujesz. Wyciągnij miecz. Dobra, okej, okay. Czyli tak, była jakaś tajemnicza pani z FBI, która powiedziała, żebym poszedł w pizdę, brzydko mówiąc. Zobaczymy, co tam nas czeka dalej. Przepraszam państwa. Dobra, spenetrujmy tutaj te pomieszczenia. Fajne echo. A teraz, jak idę powoli, to cicho się... Jak pierdoliłem tak z rozbiegu, to... Fajnie, ciekawe, czy to też w zombiaki przyciąga, jak tak dupnę głośno, czy... Okej, w jakichś podziemiach jesteśmy, dobra. Zajrzyjmy się tutaj. O. Mapa komisariatu, o i gitara, dobra. Czyli co, najpierw sprawdzimy sobie więzienie może na spokojnie, a potem pójdziemy tu w prawo, dobra. O, mamy ammo, super. Chyba tu nic nie widzę. Także powinno być w porządku. Chodźmy do tego więzienia. Jak Alcatraz prawie.
Ciekawe, czy wyskoczy na mnie Clint Eastwood. Okej, zamknięte. It's locked. Stęka trochę ten. Jak ta pani się zmieniła w zombie, skoro ona jest zamknięta w tym więzieniu? Czy ktoś ją ugryzł? Co panią gryzie? Mogę podejść blisko i mi złapie? Chyba siedź sobie spokojnie. Tam jakiś pan jest martwy. O, patrzcie! Oj, srał się! Brązowa nuta. Słucham? Co? Co? Mhm, no. Dobra, to siedź spokojnie. A wszystko pozamykane, no. Czy mnie to nie dziwi? O, ten jest bardziej taki poruszony pan. Chciałem, czy mnie złapie, ale szkoda mi HP, nie będziemy się wygłupiać. Ale ma... Jak mu brzuszek skacze, patrzcie. Hamburgerka się jadło, co? Fajny. Ty piara, no! Gacie, kurwa, brązowe. Malarz formatów, pan Kleks. Dokładnie tak. Wszystko pozamykane, pewnie gdzieś klucz zostawi. Dobra, ja ci nie przyniosę ci hamburgera, spokojnie. No nie wiem, coś czuję, że jak nacisnę, to się wszystkie te otworzą cele. Tak pewnie będzie. Ale najpierw zobaczmy tutaj. O. Ten jest taki bardziej jakby w transie. Dzięki za status Discorda. Będę musiał ich wymordować, a szkoda mi amunicji. Oho. No elo. Last ones alive? No, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. Uh-huh. I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry. I can't do that. I have to talk to you. Look, we're both prisoners in the station. So either we play nice and help each other out. Shit. It's coming. What? What's coming? Come on. Don't be an asshole. Hey, you need this. Just get me the fuck out of here. Yes. Puść go! O Boże! Mhm. To tyle. Po koledze. Co to kurwa? Oho. Ta typiara. Jaką ma minę tam w tle? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Puka oczy. Find a way out, Leon. Before it's too late. O, typiara, taka ciki jest, ciki. Name's Ada. O, Ada. Ada. Well, I guess the deal's on.
No dobra. Szkoda, że zdech. Cóż. Okej. Okay. Panel zasilający areszt. Panel zasilający nie działa. Czy osoba odpowiedzialna może się tym niezwłocznie zająć? Zakładam, że wszyscy to wiedzą, ale ponieważ panel zasilający areszt jest cholernie stary, trzeba będzie wymienić te specjalne kostki z obwodami, których już nie produkują. Powinny być w generatorowni. Dopisek. Podobno w generatorowni została ostatnia kostka z obwodami. Jeszcze jedną ma gość, który zajmuje się naprawą dzwonu na wieży zegarowej. Niech mu ją ktoś zakosi. To znaczy grzecznie poprosi, by ją oddał. Okej, okay, dobra. A to co to? O, korba. Daj mi tą korbę. Aha, czyli tu jest, oho, zaczynamy głupie zagadki. Widzę, że będzie przekładanie tych na czas. Jak ta gra, taka Pipe Mania, czy tam Hydraulik, że trzeba było na czas złożyć rury, żeby puściła się woda, nie? Dobra, okej. Okay. Czyli nie wyjdziemy z garażu, dopóki nie zdobędziemy tych kostek, dobra, elektronicznych, okej. Okay. Brzmi rozsądnie. Naciskamy teraz to. Działa Discord, ale w sumie, no nie wiem, jak chcecie, to możecie zostać tutaj w sumie na tym czacie, nie? No nie wiem, jak uważacie, napiszcie, dajcie mi znać, czy... Bo mi to w sumie teraz tak naprawdę to jeden pies. A no tak, zepsute, bo nie ma prądu, dobra. Okej, okay, dobra. No witam. Jeszcze się spotkamy. O, jest i typiara. A w sumie taka kurwa, no, może być. Poka dupę. Look at them tight ass in them jeans. Okej, dobra. Bez żarcików. Czyli więzienie mamy obcykane. Taktyczny save oczywiście. Gdzie tata? Gdzie ten save był? Już zapomniałem. Gdzieś tu sejwowaliśmy, nie? Aha, to może było jeszcze w tych kanałach. No dobra, no nic, trudno, dobra, lecimy dalej. Pozdrawiam widzów. Bo wiem, że widzowie lubią być pozdrawiani, także... Pozdrowionka. Jeszcze tu się rozejrzę jeszcze. Popatrzymy. A, on mówił o tym, o tej kostce, tak? Jednej w tej maszynowni. Czy tam będzie teraz dostęp? Możemy spróbować na dół. Panie S, czy powinienem tutaj się wrócić, poszukać tej kostki? Czy ona gdzieś dopiero potem będzie? Oczywiście, typowa zagrywka, wszystkie auta są zamknięte, nie? Chociaż wystarczyłoby, chociaż nie, bo nie ma kluczyków, no ale no. W sumie wsiąść i się rozpędzi, bo to nie wygląda jakoś tak bardzo trwale ta brama. Może by ją było rozdupcyć. Ale na pewno tak nie działa. Dlaczego tu nie ma zombie? Dobra, spenetrujmy tutaj. Tu byłem, tak? Nie, nie byłem. To chodźmy tutaj najpierw. Tak, zamknięte. Dobra. O, Mini Cooper. Ciekawe, czy Jaś Fasola tutaj przyjechał. Dobra. Nic tu nie ma, amunicji nic, ale kurwa dziaduwa. No dobra. O Jezu, tu już ciemno jest. Bardzo ciemno. Bo tam było tak, bo było napisane w tej książce, tak, że ten jeden z tych paneli jest w tej maszynowni. To czy ja mam najpierw tam pójść? Panie S, daj tam jakąś tam radę, jeżeli możesz, bo jeżeli tak, to najpierw ten dół tam załatwimy i dopiero pójdziemy tutaj na prawo, nie? Żeby potem się znowu nie wracać. Jak się krzywi, patrzcie, no trochę go boli. Leon, ja wiem, ale pomógłbym ci, ale szkoda mi tego ślinki. Cały czas mam nadzieję, że znajdziemy jeszcze drugą, żeby troszkę więcej tego żyćka zregenerować. O, będzie szykał chyba.
Tak się krzywi. O! Coś strzeliło. A faktycznie. Discord powstał z kolan, rzeczywiście. Macie państwo rację. Dobra, no ale co tam, zostajemy na YouTubie, nie? Na razie. Najwyżej... najwyżej to potem się przeniesiemy, czy coś. Na razie to jak jest. O nie, sam się usłyszałem w tym, o nie. O Boże. No, dobry wieczór, szanowna koleżanko. Fajnie, że jesteś, super. Bardzo się cieszę. Czy może ktoś tam zapytać pana S? Czy ja mam iść najpierw tam na dół z powrotem i się wrócić, i, a dopiero potem tam, czy... potem zostawić sobie na zakończenie ten tutaj... znaczy jako drugą część na dole, bo jak będzie rozsądniej. Bo i tak się tam musimy wrócić, bo tam mówię, że ta jedna płytka jest w kanałach, nie? No, pan Noes, ja tak cały czas streamowałem kiedyś, tak? Tworzysz sobie w ustawieniach i udostępnianie internetu i przez dziś się łączysz z telefonem. Dobra, czyli idziemy na dół do... Dobra. Dzięki za pomoc. Okej, okay, no, czyli do Firegnage najpierw, dobra. Dobra, i wystarczy pan S, to ja tam jeszcze popatrzę, jak mi przystawi, to ewentualnie poproszę o pomoc. Dzięki, dzięki, dzięki. Doceniam jak najbardziej i bardzo się cieszę, że jesteś. Przegapiłaś w sumie, no, to kawałek fabuły, także to sobie musisz tam jakoś nadgonić. Nie będę streszczał bardzo, nie będę po prostu psuł ci zabawy, dobra? Psiarnia. Dobra, idziemy do tego. Nie będę psuł ci zabawy, co sobie tam spokojnie ogarniesz tam, nie wiem, jutro albo tam kiedyś. Oho, coś tu drzwi rozdupcyło. Informacja o utylizacji. Przedmiot do utylizacji. Klucz do pokoju patrolowego 7439. Szczegóły. Zagięty klucz nie nadaje się już do użytku, ale nadal umożliwia otwarcie drzwi i bagażnika samochodu przy użyciu przycisków. Dobra. O, ja to muszę pana szopa. Nawet furasy są już w tym. Furasy są już nawet w rezydencie. Czołem, chłopcy i dziewczęta, to ja wasz kumpel w zoo z Raccoon City. Miło was widzieć. Dobra, ale nie będę się już wydurniał, nie będziemy zmieniać głosu. Dziś chcę pomówić z wami o bardzo ważnej dla mnie sprawie. Słyszeliście o zabawkach pana Szopa? Oho, pan Szop to... on tam lubi się bawić. Słyszałem, że niegrzeczne dzieci ćwiczą na nich strzelanie do celu. I to właśnie tak mnie smuci. Grzeczne dzieciaczki nie powinny tak robić, prawda? To bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Dlatego nie róbcie tak. To by było na tyle. Do zobaczenia w zoo. Pan Szop się odmeldowuje. O mój Boże. Nie, 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 nie będziemy się wygłupiać. Ja poważny człowiek. Stary dziad. No, zobaczmy, czy coś tu jest. Leon, nie stękaj, proszę cię. O, skrzyneczka. Aha, pudełko. My znamy ten numer. Będą robaczki? Jak w siódemce? O, jest ten klucz. Uszkodzony. Do czego on był? Do samochodu, tak? No dobra. Okej, to nie mamy tego. Czołem, dzieciaczki. Ale proszę nie wstawać, dobrze? Proszę odpoczywać. Oho. Jest i pan Szop Furasek, patrzcie jak dupką trzęsie.
A szkoda mi amunicji, także... A nóż chyba zgubiłem, tak? Tak. Został w bosie i go nie wyciągnąłem. Tu sobie pani odpoczywa grzecznie, dobra. Coś tu jest? O, amunicja do shotguna, Boże, jak dobrze. Szkoda, że tylko ten... Czekajcie, to są quality items. Może tak. O, dobra. Szkoda, że ten, że... Tak dużo tego... Co ja miałem mówić? Kurwa, zapomniałem. No nieważne. No cóż. Zawiesiło się dla jej. Dobra, tu spenetrowane. Tu zamknięte. Dobra. Czy ten klucz... Aha, ten klucz. A, intuizacji. A, drzwi bagażnika. Dobra, czyli wracamy na górę do samochodu, dobra. Okej, jeszcze pójdziemy w stronę psiarni zobaczyć. Haha, psiarni, czajcie. No dobra. Czy może lepiej nie? Tu są generatory jakieś, ale to pewnie wszędzie potem. Wróćmy do samochodu. Dla pewności. Który to będzie samochód? Czyżby Mini Cooper? Nope. Pewnie policyjny, 7-4 jakiś ten, nie? Ale nie ma numeru. Nope. To tylko ten został. Nope. Pewnie największy przypis będzie to w ogóle nie do tego. Wietraczka. 9-11 emergency, czyli chyba to... Czyli chyba nie tutaj. No bo... Miał być do bagażnika, tak? Mówili. Było napisane, że można otworzyć, ale nie widać, żeby coś tu się podświetlało. Chyba, że tego słodu dużego z tyłu tu. Nie, to nie ma dojścia. Dobra, wracamy do psiarni. Kurwa, to nie tu przecież. No chyba nie dopadnę tego ziela. Kusi mnie użyć, ale no... Ale fajnie, kepsa też bym zjadł. Mega zazdro. Dobra, chodźmy do psiarni zobaczyć. O nie, będą te kurwa zmutowane psy. One pewnie szybkie są i nie będę mógł ich trafić. Znając mojego skilla to... Proszę, niech będzie zamknięte, niech będzie zamknięte. Ale jakiego ty kepsiora jesz? Jakbym to połączył z tym? Szanka ziół i teraz co ja mogę to zrobić? Aha, dobra, okej. Okay. Ale jak to sosy osobno w kebab się dali? To jakiego ty kebaba jesz? Proszę, panowie psy, proszę odpoczywać. Co to jest? Wydajny proch strzelnicy. Aha, dobra. Proszę psy, odpoczywajcie, nie proszę się nie budzić. Ja tylko sobie tutaj spenetruję tutaj okolice. Oho, ten się już obruszył. Jezu, ale dziki. Son of a bitch. Jak powiedział do psa? Ej, typie, ale dobra, mogą być psy, że jest groźne, ale nie mówi się kurwa do psa son of a bitch, no co ty? Oh, shit. O, gówno. No dobra. Jakiś myju tu można zrobić. Ale szczekają. Mój Boże. Dobra.
O, tu się można wczołgać. A no tak, faktycznie no. Sukinsen, no, faktycznie, masz rację. O, idziemy do kostnicy, nasze ulubione miejsce w rezydencie. Cześć, pan S. Fajnie, że jesteś, że wróciłeś. Sekcja zwłok numer 53477. Imię i nazwisko Justin Hansen, 39 lat, biały mężczyzna. Spostrzeżenia. Ciało zostało znalezione w celi więziennej przez członka personelu. Dłonie są nadal mocno zaciśnięte w związku ze stężeniem pośmiertnym, które powinno wkrótce ustąpić. Prawdopodobnie zmarzł zaraz po zgaszeniu świateł. Zmarły był znanym wielokrotnie karanym kleptomanem. Trudno uwierzyć, ale kradł nawet w więzieniu. Jest to jednak zgodne z wydaną diagnozą kliniczną. Okej. W porządku. Tyle? O. I wysuwamy. Nic nie ma. O, fuck off, mate. Nope. Już się nie trzepię. No, wrócimy do ciebie. Puste. Pewnie to trzeba będzie wyciągnąć, bo to pamiętam tak. Ten jakiś tam Mike Wazowski. Sprawdźmy wszystkie. O! Szabariba ziabadaba. Skąd nagle się wzięli? Ale oszukaństwo. Piss off, mate. Niezniszczalne zombie. No już, typie. The fuck is this? No nareszcie. Dobra, bo nie mam czasu. Zanim się kurwa podniesie. Tu była ta typiara? Czy tam typ? Nie. Fuck this shit, I'm out. Zanim się podniosą. O, jest grenade. No, wracaj do domu. Śpiulkaj. Dobra, nic. Muszę sprawdzić, bo coś tam może być. No, zabiłem, do Boże. Krzyczą na mnie. 100 kurwa pocisków kurwa zombiego, no. O Jezu! Jakie duże. O, jest suślinka. Ale ją boli ten sos. Się zamawia z gównianego miejsca, to potem tak jest. Jak karaluchy, to przecież z Turcji. Ale powiedziałem, o Jezu. Dobra, oddawaj korbę. Zmarnowałem? Ja się przestraszyłem. Dobra, okej. Okay. O, pomieszczenie z generatorami, no dobra. Fajnie by było teraz nie zginąć.
Bardzo dobrze, wysmaruj ją, pinie. Pokaż im, że gówno sprzedają roślinka. Dobra, musimy ją użyć teraz, bo nie ma żartów już. I co dodaje? Całe zdrowie przywraca. Damn, bitches! Przyda się na potem, dobra. Okej, okay, jest dobrze. Tu będzie pewien ten jak spokój z generatorem, to pewnie tutaj znajdziemy tą płytkę, którą nam potrzeba. Jak to? Nie musi być, ja mogę... Panie M, ja mogę... O. Super. Mamy co trzeba było. Czat nie musi być dostępny publicznie. Ja go potem mogę, jak będzie, jak YouTube przemieli wideo, to ja czat mogę wyłączyć, w sensie, że nie będzie podglądu. Także śmiało możecie pisać, nie ma co się tam spinać. Będzie wam przekazało, to wyłączę i... No dobra, okej. Okay. Także nie ma co się... Nie ma co panikować. Szanowni Państwo. No i co? Po co żem tu szedł naokoło? Tak ma to być? Czy chodzi o to, żeby było w czerwonych się trzymało? Pewnie w czerwonych. O! Jak ja profesjonalista w zagadki. O nie, psy. Jak ja tego nie trafię, tego kurwa kundla stąd. Mogę zapomnieć. No jako. O nie, trafiłem, niemożliwe. Zdech? Kurwa, jeszcze jeden. A! Dobra. Jak ja morderca, kurwa, psów. Dobra, były tylko dwa w sumie, to dobrze. A w ogóle co ja otworzyłem tym przyciskiem? Jakieś drzwi z takim czerwonym tym, tak? Z takim czerwonym światełkiem, ale to gdzie? Shut the fuck up. Jezus Maria. Dobra. To będzie po amunicji. Kotek zginął na moim krótkim jednym streamie z Fallouta 4. Jak tam nie widziałeś, to zachęcam sobie za... Dobra. Mam nadzieję, że psy nie wracają z umarłych. W sumie co myśmy otworzyli? Tamty, czyżby tutaj, te drzwi tu? O, tam są te drzwi Karo, dobra. Karo! Kto to pisze? Tu? Tak, przez psiarnię, dobra. A, no to był kotek zabity, tam wania. Teraz będzie po strzelaniu zaraz. No już będzie po strzelaniu zresztą. Aś tam shotguna, no nic. Jak ja snajper. Słabo. Kwestii chemicznej. Co to za kwestia chemiczna? Na czym to polega, bo nie wiem.
Chyba nie załapałem dowcipu. Przepraszam. Kurwa, mam tylko jeden pocisk, to kurwy. Chyba będzie kaplica chyba. Oby tam był safe, Boże. Final solution mówisz? Czyli tu, gdzie ja poszedłem? Kurwa. Najpierw tutaj. Gru to jest ten chyba, nie? Feloniusz, tak? O nim mówimy? Co mi to dało? Nic. O, film. To na potem. Tak, kolega jest fanem mojej twórczości. Także tego. Twórczości. Mojego talentu. To wszystko jest fikcja i żart. Dobra. Parking podziemny. Dobra, idziemy na górę. Tu mogę przejść? Nope. Na komisariacie jesteśmy, czyżby? O! Patrzcie, jakie zrobiliśmy kółeczko. Super. Wszystko byłoby pięknie i cudownie, gdyby nie fakt, że... Wszystko byłoby super, gdyby nie fakt, że nie mam w ogóle amunicji. Cztery osoby oglądające mój stream, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Pan Krypto też miał być, ale on to... My go znamy, tak? Co tu jest? O! O Jezu, na chuj mi Magnum amunicja? Mogę zamontować tu? No, oczywiście, że nie mogę. O Jezu, dzięki Bogu, zwykła. Dobra. W sumie na chuj mi ten granat. Najlepiej zbesztać na tym. O, jest już shotguna. Super. Najlepiej besztać na tym, wystawiać opinie. Wystawiać negatywne opinie na Facebooku, pamiętaj. To nie tylko obowiązek, ale i przyjemność. Besztanie firm i fuszerki, które robią fuszerkę. O, jest ten, dobra. Pozbędziemy się flashbanga. Pozbędziemy się... W sumie chyba tyle. To wszystko będzie mi potrzebny. Klucz. Nie wiem do czego, nie pamiętam do czego był. Nie pisz. Możesz mi opowiedzieć na przykład. Na uszko szepnąć. Oho, poszła łapka w górę. To prawie jakbym wygrał z rakiem. O. Co to jest, amunicja? A, do strzelby. No super, bardzo fajnie, tylko że... To przeładujemy go od razu. Ta kurwa maga amunicja mi na... Wpierdolimy do pudełka, czekajcie jeszcze. Już tu jestem. Ona i tak mi napsał rok.
Które to było to, co leczyło całe życie, nie? Chroni to redukuje wrażenia, że ja całe życie. Dobra, okej. Okay. Dobra, jeszcze jeden taktyczny save przed wejściem z jego spokoiku. Ale hejtują. Ja dałem łapkę w dół w realu. Jak ten, jak Juliusz Cezar podniosłem rękę i... Dobra. Ale mi przestraszył. Coś nie uleczyłem? Czy się uleczyłem? O Jezus Maria, jak tu jest. No, for fuck's sake, no. Kurde, czy tu jest sens? Aha, tu przejście otworzę, ale to... Kurwa. Ja to muszę zrobić taktycznie. Świeca na tapczanie? Aha! Chodzi ci o tą taką figurę, tak? Taką sportową, co się leży na ten... Co się leży na płasko i tak podnosi ten dupsko z nogami, tak? O to ci chodzi, bo nie wiem, czy to masz na myśli mówiąc sowa. Czy ty, tfu. Sowa, kurwa, zaczyna się. Świeca. Boże. Usuniemy to spokojnie, to tylko był ten... Dobra, spróbujemy zrobić na szybcika. O nie, granat zmarnuje. Ale animacji zobaczymy. Co na tapczanie? Mój Boże. Piss off, guys. Trochę to chujowo zrobiłem, ale myślę, że to będzie rozsądnie chyba jednak w ten sposób niż ten, niż marnować amunicję. A zaraz się wyleczymy, tylko przebiegniemy do głównego pokoiku. To chyba tu, nie? Tu. Dobra, leczymy się. No, i gitara. Łaka łaka, zwal mi ptaka. No dobra. Co to było? Nóż bojowy, a zgubiłem go. No dobra, trudno. Jedną część elektroniczną mam, czyli teraz musimy zejść chyba. No to wiecie co, ja ogólnie myślę, że można by było powoli kończyć w sumie, bo doszliśmy do tego, doszliśmy do w miarę takiego fajnego miejsca, żeby zrobić pauzę, bo zrobiliśmy, zatoczyliśmy koło, zdobyliśmy tą jedną część elektryczną i można by było w sumie Residenta skończyć, ale spokojnie, jak coś tam chcecie, to jeszcze możemy się ewentualnie powydurniać ewentualnie, nie wiem jak chcecie, no. To zostawiam wam, ale myślę, że to dobry moment, żeby skończyć na dzisiaj. Godzina 40, solidny stream. Solidny progres zrobiony. Wszyscy byli. Ale kurwa, ja nie... Ale proszę nie przeklinać tam na czacie. To wszystko do prokuratury pójdzie, a ja nie wiem gdzie iść teraz. Jezu, nie! Nie krzycz. No, tak myślałem właśnie, żeby coś z afterkowego by odpalić. Tu skończyć Residenta, ale... Coś tamtego.
Co? Napisałem przed chwilą, że inny moderator się tym zajął. Kto moderuje mój czat? Przepraszam bardzo. Kto ma permission do moderowania mojego czatu na YouTubie? Włamali się. Spokojnie. Odpalimy może coś innego takiego na... Coś na luz, bo... Możemy pograć... Jak chcesz, Sowa, to możemy pograć chwilę w ten. Możemy pograć chwilę w Apes Odyssey, jak chcesz na przykład. No właśnie nie wiem, kto ma dostęp, bo... Mam akurat na Steamie, to możemy zagrać kawałek, jak chcesz. A tutaj myślę, że moglibyśmy Residenta skończyć, bo to godzina 40 akurat to zrobiliśmy kółko. Mnie napisało. Ja kliknąłem w twoją wiadomość z tym chujem. Chuj mnie, to graj. Ja kliknąłem pokaż, napisał mi, że inny moderator się tym zajął. No nic, dobra. Przyjaciele, drodzy widzowie. Zrobiliśmy dzisiaj całkiem spory progres w Residencie. Udało nam się otworzyć tajemne przejście podziemne. Zabiliśmy bossa nawet zmutowanego. No i zdobyliśmy pierwszą z dwóch kostek elektronicznych, które będą nam potrzebne, nie pamiętam dokładnie gdzie, a w więzieniu. W więzieniu, żeby zdobyć kartę na parking. Także no całkiem idzie spokojnie. I co jeszcze? No, mordowaliśmy psy, jesteśmy cali brudni. Amunicji jak na lekarstwo. Także, no cóż, dzięki za dzisiaj, było naprawdę super. No i zapraszam osoby, które teraz są jeszcze, na mały afterek. Pogramy chwilkę w Apes Odyssey. Młodych ludzi zapraszam, żeby się zapoznali z tytułem, pewnie znają. A starych dziadów, takich jak ja. No. Także zapraszam na Discord teraz. Ja wyłączam Residenta i za chwilkę zaczniemy afterek. Pao, dzięki, dobranoc.